Ty, wariacie. Czy to nie jest straszne? To okropne. A człowiek jest taki bezradny. Dwoje dorosłych ludzi. Inteligentnych, ładnych, dobrze zarabiających, oczytanych. Los jako szansa. Choroba jako droga. Od ja do ty. Wszystko przeczytane. I co? Na darmo. Dlaczego? Pytam, dlaczego? Spójrzcie. To Clarabella, najlepsza przyjaciółka Marii. Nie wie, że przychodzi za późno. Teraz wszystko jest takie proste, tak. Nie mogliśmy umrzeć wcześniej? Ależ umarliśmy, tak? Kiedy? Kiedy złamałaś mi serce? Ja tobie? Kochanie, to ty mi złamałeś serce. Ty mi też, tak? Tak. Kiepsko. Co robisz? Idę w stronę światła. Miałem zrobić to samo. Ja pierwsza to powiedziałam. Bestia. Dureń. Dlaczego? Dlaczego? Dobre pytanie. Może wspólnie znajdziemy odpowiedź. W tym celu musimy się cofnąć do początku. Do krzyku pierwotnego, w pewnym sensie. 3 lata wcześniej. Pewnego dnia dwóch wykształconych, przystojnych mężczyzn wybrało się na wystawę sztuki współczesnej w centrum miasta. Przyjaźnili się od ponad 17 lat i znów znaleźli się obaj w okresie bezkobietowym. I wtedy wydarzyło się... Nie chcę. Mam serdecznie dość. Rozumiesz? Nawet nie wiesz, jak cudownie jest budzić się samotnie we własnym łóżku. Wybudzać się powolutku, przeciągać, rozmyślać, uśmiechać się na myśl o nowym dniu. Zrelaksowany i wolny. Człowiek nie musi nerwowo zerkać na lewą krawędź łóżka celem ustalenia, czy zespół napięcia przedmiesiączkowego już się pojawił, czy też wybrzmienie fazy pomiesiączkowej nie stanowi preludium do napięcia przedmiesiączkowego. Co z kolei zmusza mnie, by dokładnie ważyć każde słowo i uczucie celem uniknięcia dysharmonii. No tak. Co? Nie powiedziałeś no tak. Słucham? Wiesz, jakie były ostatnie wskazówki od Suzanny? Zanim nastąpił koniec? No. Aha, no tak. Co? Wyczytała w jakimś poradniku o walce płci, że mężczyźni zawsze próbują udzielać rad, gdy kobiety zwracają się do nich z jakimś problemem. Chcemy udzielać rad i zaproponować rozwiązanie, gdy ukochana dzieli się z nami swoimi troskami. To chyba dobrze. To jest z założenia fałszywe myślenie. One nie chcą rozwiązania. A czego? Chcą rozmawiać. Chcą gadać w nieskończoność. A potem zaczynają się nieustające pretensje. A my? My nie powinniśmy proponować rozwiązań, lecz słuchać pełni empatii i mówić tylko aha, no tak. To jakiś obłęd. To by było za wiele. Właśnie. Nie zamierzam do tego wracać. Rozumiesz? Posłuchaj. W sali numer 4 są naturalne wielkości lalki Cindy Crawford i Claudie Schiffer. Niejakiego Estefan de la Sierra. Nagie. Ja tego nie potrzebuję. A ja tak. Znajdę cię tutaj? Tak. Przepraszam. Siedzi pan na numerze 4. Słucham? Siedzi pan na eksponacie numer 4. Proszę.
Numer 4, ławka z Muzeum Sztuki Współczesnej. Skóra, tekstylia, drewno w oryginalnym wykonaniu. Właśnie. Nawet jest oznaczony. Numer 4. Ale wygląda zupełnie jak tamta ławka. Tak. Mogę? Ławka to reprezentacyjne dzieło Josta Schneiderhona. Artysta zwraca naszą uwagę na przedmioty codziennego użytku. Tworząc replikę w skali 1:1, identyczną z pozostałymi ławkami w galerii, Schneiderhonowi udaje się wywołać irytację i konsternację. Ławka to użyczony przedmiot twórcy i nie należy go mylić ze zwykłą ławką. Wszystko gra? Tak, tak. No. Słucham? Eksponat ławka jest teraz w tamtej sali. Proszę usiąść. Zawsze nagina pan rzeczywistość, kiedy się o to prosi. Sprytne, praktyczne. No i? Co? Co panią tu sprowadza w ten słoneczny dzień? Zainteresowanie. Ławką? Nowym spojrzeniem na świat. A pana? Claudia Schiffer. Słucham? Raczej mojego przyjaciela. Jego. Numer 5 i numer 6. Wenyl na stalowym, ruchomym szkielecie. Jego marzenie. Claudia Schiffer? Nie, to, że milczy. Czyżbym wyczuwała lekką wrogość do kobiet? Zdrowy rozsądek. Złe doświadczenia. Praktyka. Mamusia była zaborcza? Ojciec wcale nieobecny lub emocjonalnie niedostępny. Matka na pana przekierowała pragnienie partnera. Temu dominującemu wizerunkowi kobiety przeciwstawia pan swój cynizm. Piękno, tak, ale względne. Wymagania proszę wrzucić do sąsiedniej skrzynki. Tak? Nie? Dlaczego sama? Gdzie pani mąż, kochanek, przyjaciel, gej? Nie ma. Nie? Nie. Słabo. Spokojnie. O, tak. Człowiek budzi się w łóżku, w którym choć raz nikt nie chrapał. Nie przerywał rozmowy. Aha. I nie fundował 5-minutowego seksu na sen. No tak. No właśnie. Czy my rozmawiamy? Przekomarzamy się. Tak mawiała moja babka, kiedy oglądaliśmy filmy z Gregory Peckiem i Jane Simmons. Przekomarzamy się. Więc jednak dzieciństwo. Porozmawiamy? We dwoje? Może. Proszę. Zadzwoń. Nie prosisz o mój numer? Ufam ci. Boże, co za cecki. A jakie elastyczne. Dotknąłem, gdy woźny nie patrzył. Są fantastyczne. Muszę sobie taką kupić. Koniecznie. Czysty obłęd. Chwyciłem je. Rozumiesz?
Co chcesz kupić? Lalkę. Sprowadzę sobie taką z Los Angeles. Robią tam lalki naturalnej wielkości. Są jak prawdziwe. Żadne tam dzieła sztuki. Kupię taką i posadzę w domu przy stole. W czym? W białych podwiązkach. Do tego żółta sukienka i ciemne okulary. Okulary? Żeby zasłonić oczy. To jedyne, po czym poznać, że nie żyje. To znaczy, że jest nieożywiona. A reszta jak w życiu. Łącznie z uczuciami. Nie będzie mnie krytykować. Będzie mnie lubić. Ale zaraz na początku powiem tak. Związek jest jak państwo. A każde państwo ma konstytucję, której trzeba przestrzegać. W naszej konstytucji będzie zapis: milczenie to przyzwolenie. I wszystko jasne. 8 tysięcy euro to drobiazg, kiedy nie musisz brać ślubu. Andreas, poznałem kogoś. Aha. No tak. Dobry wieczór Państwu. Witam w cotygodniowej rundzie. Dzisiejszy temat: czy Bóg ma sens? Zanim przedstawię dzisiejszych uczestników, chciałbym się wypowiedzieć we własnej sprawie. Chodzi o rozmowę z moim przyjacielem Martinem. Dystansuję się od niej. Publicznie i zdecydowanie. Nie od Martina, tylko od moich uwag, które nie odzwierciedlają mojego stosunku do lalek. To znaczy do kobiet. Ogólnie do kobiet. Zwłaszcza kobiet jako lalek. Ten niewybaczalny nietakt można tłumaczyć jedynie tym, że ja jestem wystawiony na mainstreamowe łamanie tabu, a swój cynizm skrywam pod tak zwanym humorem, który w dzisiejszych czasach wybacza prawie wszystko. Niniejszym oświadczam, iż kobiety i lalki zawsze będą w moich oczach równouprawnione z ludźmi. Hej, peace! Teraz chciałbym przedstawić naszych gości. Jesteś romantykiem? Cóż to za pytanie? Zwyczajne. I co mam odpowiedzieć? Tak. Albo nie. To nie takie proste. Dlaczego? Pytanie, co ty rozumiesz pod hasłem romantyk? Płakałem, kiedy Leonardo DiCaprio tonął w lodowatej wodzie. Ja też. No widzisz, mamy podobny punkt widzenia. Ale to jeszcze nic nie znaczy. Czy to romantyczne, gdy jeden z partnerów ginie na początku, ratując tym samym związek od rozpadu w nudnej codzienności? Czym jest góra lodowa dla takiego związku jak nasz? To może być ciekawe. Mamy związek? Jako romantyk rzekłbym, iż wiele przemawia za tym, że moglibyśmy rozwinąć wspólne mechanizmy, które pozwoliłyby nam w porę wyeliminować nieporozumienia. Aha. No tak. Nigdy nie rozmawiałem z kobietą w ten sposób. Dlaczego? Bo pomimo uczuć i romantyczności, nie sposób było zachować jasny umysł i spojrzeć rzeczywistości w oczy. Jasne myślenie włączało się dopiero przy wizycie u prawnika podczas składania papierów o rozwód. Byłeś żonaty? Dwukrotnie. A ty zamężna? Raz. Co się stało? Zawsze zabierał pilota. Więc jesteś romantykiem. To jedna z moich cech. Ale ważna. Mam też inne cechy. Na przykład. Samotnik, pracoholik, fanatyk sprawiedliwości. Lubię psy. Golden Retriever? Tak.
Wiedziałam. Co jeszcze lubisz? Star Trek. Ale nie z Janeway, tylko Jean-Luc Dean Martin, Bruce Springsteen, komiksy Carla Barksa, Maria Grazia Cucinotta. I czarne podwiązki. Tak. Do tego buty na wysokim obcasie. Czarny lak. Połysk. Tak. A ty co lubisz? Ciebie. Klara! To on. Słucham? To on. To on. To on. Na pewno? Tak, to już siódmy. Teraz jest zupełnie inaczej. Siódmy. Wiem, ale mówię ci, że teraz jest inaczej. Z nim mogę się dzielić moim dotychczasowym doświadczeniem. Siódmy. Cicho. Wiem, że to brzmi podobnie jak przy Rolandzie, Johanie, Stefanie, Gerhardzie, Peterze i Ludwigu. Ale naprawdę ci mówię, że to jest zupełnie co innego. To pierwszy mężczyzna, który nie tylko opowiada, ale także słucha. Rozumiesz? Siedem. No najważniejszy dowód to ten, że wcale nie zależy mi na tym, żeby cię przekonać. To mi po prostu wystarczy. No dobra, słucham. On nie kłamie. Zna Roberta Sheldrake'a. A zrozumienie, ciepło i bliskość są dla niego ważniejsze od seksu. Przy pytaniu o podwiązki powiedział tak. Bez nikakich? On wie, że blefowanie nie ma sensu. Po prostu. I boi się. No nie, mam synek, uciekaj. Nie, nie. To kawał sprośnej bestii. Jak było? Jeszcze nic nie było. Czego ty chcesz? Spróbować. Zanim zapomnę, jak to jest leżeć w jego ramionach, czuć jego ciepło i patrzeć na jego uśmiech. Kiedy się śmieje, robią mu się urocze kurze łapki. W tym wieku? Od śmiechu i płaczu, jasne. Chcę się wyrwać z tej ciasnoty. Z izolacji mojego ja wiem lepiej. Znów chcę oddychać, odczuwać, mieć nadzieję, latać, śmiać się, wierzyć, mylić się i dać się złapać, jeśli się potknę. Spokojnie. Będę przy tobie. Wciągnęliście się w naszą historię i sposób, w jaki ją opowiadamy? Chłopak poznaje dziewczynę. Pytanie, dokąd to prowadzi? Proszę zobaczyć. Co z naszą piękną śpiewaczką? I jej adoratorem z bukietem róż? Pamiętacie? Szkoda byłoby tego wątku. A to Martin. Jest trochę rozkojarzony po romantycznym spacerze. Właśnie reżyseruje operę, co dla nas jest bez znaczenia. Co jest? Stary wilk unika pustych uliczek. Wsadź się gdzieś, twoje wykształcenie. Obniżamy poziom? Nareszcie żyje. Ta dama ma na ciebie świetny wpływ. Masz rację, Maria to dama. Martin, nie. Ależ tak. Proszę cię, Martin, nie rób tego. Nie cofaj się do romantycznego okresu rycerzy i dam, gdzie kobieta była wynoszona na piedestał. Nie śmiej się. Jak chcesz, może być obłędna, olśniewająca, zjawiskowa. Może być człowiekiem też. Ale proszę, w swojej tęsknocie za wielką miłością nie kreuj jej na ikonę wyjątkowości, której ciężar cię kiedyś przytłoczy. Pozwól jej być tym, kim jest. Nie Madonną, bileterką, wiedźmą, a w żadnym razie damą.
Bitte! Nein, okay. Spokojnie. Wiem, że chcesz jej w ten sposób okazać szacunek. Ale odpuść głupie gierki. Daj jej szansę nie spełnić twoich oczekiwań. Proszę cię. Dłużej tego nie wytrzymam. Nie chcę za 7 miesięcy stać tutaj i słuchać, jaka z niej niezrównoważona, głupia krowa. I jak cierpisz z powodu jej charakteru, którego, jak się okazało, w ogóle nie ma. A to, co wziąłeś za osobowość, było jedynie cienką maską wiedźmy, zesłanej przez diabła, która miała zniszczyć wszystkich mężczyzn na świecie, a ciebie w szczególności. Nie dopuść do tego. Proszę. Podejdź do tego spokojnie i na luzie, krok po kroku. Dopóki będzie dobrze, to dobrze, a jak nie, to się rozejdźcie. Proszę cię, Martin. Było aż tak źle? Martin, ja się o ciebie martwię. Andreas. Spokojnie. Jestem spokojny. Obiecaj mi to. Obiecuję. Ale co? Zrobić to, co mi radzisz. Dlaczego? Bo tak jest słusznie, mądrze i dobrze. Nie. Tak, wyczuwam silny, ożywiający duchowy wpływ. Tyle przejrzystości i prawdy. Dojrzałej wiedzy. Zrodzonej z bólu. Dobroć i prawdziwa chęć czerpania dobrych sił. Mogę jedynie powiedzieć dziękuję. Proszę ciebie o pomoc. Zawsze. Bądź moim drużbą. I co ja mam powiedzieć? Nie wiem jak wy, ale ja jestem rozdarty. Pomiędzy doświadczeniem, które nakazuje ostrożność, a pragnieniem życia i całkowitym szaleństwem. Znacie to? Jak każdy. Jedno muszę przyznać. Z czasem ostrożność przewyższa szaleństwo. Tylko... co jest lepsze? Kolejny skok w nieznane? Ze świadomością, że może być ostatnim, którego zabrakło, by definitywnie złamać moje stęsknione serce? Czy może spokojne, pozbawione emocji trwanie w mojej samotności? Żeby była jasność. Tak się dzieje, gdy człowiek staje się rozważny i zaczyna unikać pomyłek. Samotność. To kwestia hormonów. Mam rację? Pół roku temu byłem na badaniu poziomu hormonów. I cóż, mam za niski poziom testosteronu. Nie ma nadziei. Żartuję. Powiedziałem lekarce, to była kobieta. Bardzo ładna zresztą. Powiedziałem, niech pani nic nie robi. Tak jest o wiele łatwiej. Koniec rozterek. Zostawiam to jemu. A ja stanę z boku. I to ma być rozwiązanie? Przetestuję to. Jak to jest zasypiać samemu, samemu się budzić, o 4 rano robić sobie gorące mleko z miodem, gdy nikogo nie ma? Przecież pani dobrze wie. Lepiej nic nie czuć, niż odczuwać ból. Na razie tak. Ci, którzy cokolwiek zrozumieli, siedzą w domu. Na sofie. Samotnie w domu, podczas gdy mogliby siedzieć razem. Właśnie dlatego, że zrozumieli. Mogą wspólnie siedzieć na sofie. Co odważniejsi szukają w internecie.
Już tam byłam. Był nawet taki jeden, który mnie rozumiał. I co? Przynajmniej tak twierdził. I co? Siedział w Ohio. Na pierwszym piętrze nad sklepem wędkarskim. Nie chcę do Ohio. To co pozostaje? Marzyć dalej. Tak to jest w Paryżu. Najgłupsze w tych lokalach jest to, że ktoś zawsze siedzi plecami do wejścia. Dlatego siedzimy obok siebie. Na wygodnej ławce. Kiedy to było? 5 dni temu. Liczysz dni, a ty nie? Też. Merci. Umiesz gotować? Pierwszy podział ról? Pewnie. Omlet cesarski. Nie. Tak. Z rodzynkami? Pewnie. Mnie nigdy nie wychodzi. Ciasto zawsze wychodzi zbyt kleiste. Za dużo mąki. To samo mówi moja mama. Chce mnie poznać? Moja mama? Nie może się doczekać. No więc? Myślałam, że ci tego zaoszczędzę. Matka, warto zobaczyć. Dlaczego? Z powodu genów. Mówiła, że w ten sposób nigdy nie zdobędę męża. Czyli jak? Zawsze mówię to, co myślę. Bez ogródek. I nie zważam na ich słabe strony, ani na ich próżność. To głupie. Ona mówi to samo. A próbowałaś kiedyś mieć na nich wzgląd? Ale gdzie to się zaczyna? Czy do pigmeja powiesz, ale z ciebie watusi? Jeśli to jest śmieszne? Masz na myśli rozmiar? Nie, chodzi o obwód. O czym my mówimy? O wartościach wewnętrznych. Humor, tolerancja, opanowanie, zainteresowanie. Jeśli tego nigdy nie wymagano, to co robić? Wyrozumiałość kobiet dla brudnych skarpet w łazience? Chodzi o wartości wewnętrzne. Rozumiesz? Fatalne. To się mści. Wszystko, co przemilczymy, mści się. Lepiej od razu wszystko powiedzieć, bez względu na straty. Ale? Może to kwestia tonu? Witaj, mamo. Musi być mądrą kobietą. Wiem. Pracuję nad sobą. Różnica zdań? Na pierwszej randce? Spodziewałam się tego pytania i przygotowałam się. Nie wrócę do zoo. Nie ulegnę jego wyobrażeniu o tym, jaka powinnam być, wyrażonego świadomie bądź podświadomie, tak długo, aż odbiorę tę wiadomość i zacznę świadomie bądź nie upodabniać się do jego wyobrażenia o mnie.
Dziękuję. Wiem, kim jestem i kim chcę być. Zdrową, pewną siebie, pogodną, atrakcyjną kobietą, która inteligentnie, acz ostrożnie, bez udawanego oporu jest gotowa przejść od ja do ty. Jeśli między twoim ty a moim ja uda się nawiązać nić połączenia, bazującą na zaufaniu, dobroci, poczuciu humoru, tolerancji, erosie, inteligencji oraz wspólnym, pragmatycznym, religijnym, społecznym i historycznym zapatrywaniu na świat. W razie pojawienia się rozbieżności oczekuję i liczę na to, że wielogodzinne, otwarte, pełne zaufania rozmowy pozwolą nam uniknąć przemocy, wybuchów agresji czy rękoczynów takich jak bicie, kopanie, obrzucanie wyzwiskami czy ostry seks na pieska w łazience na pogodzenie. Bo to już miałam. Dziękuję bardzo. Chcesz iść z nim do łóżka? Jesteś taka piękna. Cudownie pachniesz. Patrzę na twój biust, a ty tego nie widzisz. Widzę. Ale jestem damą. Nie tylko. W domu mam jajka i mąkę, mleko, rodzynki, cukier, waniliowy. Pani jest Clarabella? A pan to Andreas? Pójdziemy? Maria wspominała, że Martin dużo mówi o Andreasie, najlepszym przyjacielu pod słońcem. Czuła się, jakby była z panem, a nie z nim. Kto doświadczył miłości, doceni przyjaźń. Coś w tym jest. Przejdźmy do celu naszego spotkania. Pani się martwi i ja się martwię. Proszę przerwać, jeśli będę mówił głupoty. Jesteśmy świadkami namiętności. Martin przeżył tyle rozczarowań. Maria też. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby ich chronić. Tylko czy przed sobą, czy przed nimi samymi. Wyjęła mi to pani z ust. Co pan proponuje? Musimy się pośpieszyć. A co pani proponuje? Może ich zachęcimy, by nam wszystko relacjonowali. A my wzajemnie zdamy sobie relację z tego, czego się dowiedzieliśmy. Idealne rozwiązanie. Widzę, że jesteśmy zgodni. Wiedziałam to, zanim tu przyszłam. Wiem o panu więcej niż pańska matka. To wiele mówi. Ona jest bliźniakiem. Rak ze skorpionem. Pan? Uczucia i seks. Może dawniej. Dlaczego miałbym kłamać? Baran ze skorpionem. Pani? Bez komentarza. Dlaczego? Obłęd jest nie do uniknięcia. To się nazywa zbieraniem doświadczeń, póki są w nas życiodajne soki. Nie bądź cynikiem. Bądźmy dobrej myśli. Widzimy, do czego to prowadzi. Ale oni są szczęśliwi. No właśnie. Widziałaś to? Tak. Byłeś wtedy taki zrozpaczony. Rozczarowany. Niech będzie. Ale ty też. Tyle pigmejów w koło. Mogę coś powiedzieć? Nie. Jesteś moim Watusi. Chcę ci coś obiecać. Nie musisz. Ale chcę. Okej.
Obiecuję, że niczego nie będę ci obiecywał. Że wszystko zostanie tak, jak jest. Ale, że będę czujny. I jeśli coś zacznie się psuć, będę się starał od razu to naprawić. A ja obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby mieć siłę i odwagę pielęgnować nasze uczucia i prawdę. Na wieki wieków. Jakie to piękne. Pobierzmy się. Przerwa, jak w dzieciństwie. Wychodziliśmy na przerwę w trakcie długich filmów na Boże Narodzenie. Ben-Hur. Pamiętasz? Nazywam się Juda Ben-Hur. Albo 10 przykazań. A w przerwie był popcorn, słony z kolą. To były czasy. Pytanie brzmi... Dlaczego tu mamy przerwę? No więc, powiem wam, przeskoczymy w czasie. To znaczy, upłynęły 3 lata. Przez chwilę miałem wąsy. Ziemia nadal jest okrągła, Martin i Maria wzięli ślub, a ja odzyskałem optymizm. Co? Czytam wyborny artykuł. Naprawdę? Posłuchaj. Oszustwo w galerii. 53-letni artysta, Jost Snyderhorn, ma zapłacić 380 tysięcy euro odszkodowania na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej. Snyderhorn za tę kwotę sprzedał muzeum swój eksponat Ławka. Eksperci ustalili, że chodzi o podróbkę. Ławka pochodziła bowiem z wyposażenia muzeum. To nie koniec. Oszustwo wyszło na jaw po odczytaniu numeru seryjnego podczas prac renowacyjnych. Snyderhorn zaprzecza, jakoby podmienił eksponat. Sprawa trafiła do sądu, gdzie zebrano dla porównania inne ławki, będące na wyposażeniu muzeum. Dokładnie. 380 tysięcy euro, bo padnę. Halo? O, halo! Punktualny, jak zawsze. Pamiętam o spotkaniach. Cześć, Mitzi. Nie wstawaj. Cygaro? Do 30 mężczyzna szuka szczęścia u kobiet. Potem odkrywa cygaro. Co u Marii? Nie chciałem być niedyskretny. Niedyskretny? Nic tak nie wścieka kobiety, jak spełnienie jej rzekomych marzeń. Słucham. To zostanie między nami. Ona milczy jak grób. Tak się dłużej nie da.
Nic z tego. Nic z tego. Nic z tego. Rozumiem. Dlaczego? Oto jest pytanie. Najważniejsze ze wszystkich. Nie da rady i już. Można szukać setek wymówek, ale główny powód jest taki, że dłużej tak się nie da. Powoli, Martin, dobrze? Nie jestem ślepy. Widzę, że ostatnio coś was przytłacza. Oboje jesteście niegłupi. Oboje? Martin, proszę. Rozchmurz się. Co się stało? Nie wychodzi. I jest coraz gorzej. Bo nie jesteśmy głupi. Oboje. Nie można powiedzieć, że po pijaku rozbiliśmy się o górę lodową. Jest gorzej. Morze było spokojne. Widoczność idealna. Kobiety i mężczyźni nie pasują do siebie. Już dobrze. Jesteś zdenerwowany. Zjedzmy. To pewnie dlatego, że człowiek gada i gada w nieskończoność. Druga strona tylko przytakuje. A nazajutrz stwierdzasz, że niczego nie zrozumiała. Mogę chlebka? A przytakiwania nie należy brać poważnie. Zastanawiasz się, po co w ogóle gadałeś? Jak rozmowa Neandertalczyka i Kromaniona. Finał znamy. Kromanion przeżył. Właśnie. Więc kto jest kim? Kto przeżyje to nieporozumienie, bezsensowność, tę wojnę? Uspokój się, Martin. Salute. Dlaczego? Uspokój się. Nie jestem wściekły, tylko zdezorientowany, przerażony, załamany, skończony. Okej. Smacznego. Smacznego. A więc... Wszystko omówiliśmy podczas podróży poślubnej. Wszelkie za i przeciw. Potencjalne zagrożenia dla związku. Wszystko. Nie chcieliśmy się zachowywać jak nieodpowiedzialne nastolatki na autostradzie. I jakieś wielkie plany życiowe. Odradzenie sobie w trudnych sytuacjach. Mogę jeszcze wina? Wspomniałem wtedy również o wierności seksualnej. Głupotą byłoby sądzić, że dwoje dorosłych ludzi, połączonych węzłem małżeńskim, nie chciałoby w życiu przeżyć czegoś innego. Nicht einmal, sagen wir, etwas anderes erleben können. Heikles Thema. Bardzo śliski temat. Bardzo. Zanim udasz się w rejs z Clarabellą, gdzie spotkasz przystojnego stewarda i uznasz, że musisz ode mnie odejść, żeby mieć z nim chwilę zapomnienia, zapomnij o tych katolickich bredniach. Ego te absolvo. Niech to się stanie. Nie rób z tego dramatu. Wyjaśniałem jej, na czym polega wentyl, żeby nie doszło do katastrofy. Aha. Co znaczy aha? Nie, nie, w porządku. Tylko tak sobie myślę. Podróży poślubnej? A kiedy? Jak będzie za późno? Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Jak Michał Anioł w Kaplicy Sekstyńskiej.
Rach, ciach, zanim farba wyschnie. Al fresco. Okay. Und? Co dalej? Wczoraj rozwaliliśmy całą kuchnię i o mało się nie pozabijaliśmy. Dlaczego? Ona się pieprzy ze stewardem. Dlaczego odniosła się do tamtej rozmowy z naszej podróży poślubnej i powiedziała, że sam ją zachęciłem, żeby przespała się ze stewardem? Ale ja tylko powiedziałem, możesz, wolno ci, jeśli już będziesz musiała. Ale w żadnym wypadku nie powiedziałem, że musisz się z nim pieprzyć. Opanuj się. Ona nie jest przyzwyczajona do takich wybuchów. Dlaczego człowiek w ogóle gada z tymi bezmózgimi posłańcami szatana, których Bóg stworzył szatanowi na złość? Dlaczego? Dlaczego całą moją wiedzę, intelekt, miłość i zaufanie dałem jej na srebrnej tacy? Skoro ona niczego nie rozumie i łamie mi serce. Dlaczego? Nie wiem. Ja też nie wiem. Dałeś jej powód? Próbuję to zrozumieć. Uderzyłeś ją? Stary, to ja. Przepraszam. Słucham? Inna kobieta? Niezupełnie. Jak to niezupełnie? Tak czy nie? To był tylko wentyl. Nic więcej. Dlaczego? Rozumiesz? Nie chodzi o ten numerek ze stewardesą. Nie, nie. Mój problem polega na tym, że nie mogę z nim przeprowadzić rozsądnej, spokojnej rozmowy. I co gorsza, nigdy nie umieliśmy rozmawiać. A swoją miłość muszę zabezpieczyć procedurami. Co? Zobaczymy, co powie mój prawnik. Byłaś u prawnika? Tak. On pewnie też. Pewnie? Tak czy nie? Nie wiem. Ale na pewno nie dam się oskubać, zwłaszcza z mojego mieszkania. Jeszcze nic się nie stało, ale w każdej chwili może. Pamiętasz, jak było z Richardem? To był kretyn pierwszej wody. Powiedziałam ci to po pierwszym spotkaniu. Chciałaś mnie wtedy udusić za moją szczerą opinię. 3 tygodnie później przyznałam ci rację. Jak było prawie za późno i nie mogłaś się go pozbyć z mieszkania. Dlatego nie będzie powtórki z rozrywki. Ale Martin to nie Richard. Jesteście inteligentni, po ślubie. Jesteście moją ostatnią nadzieją na lepszą przyszłość tego świata. Jako twoja druhna żądam, żebyś ochłonęła. A jak już wszystko z siebie wyrzucisz, rozejrzyj się spokojnie, bez emocji. I pójdź na terapię dla par. Słucham? I pozwól wszystkim zaangażowanym odzyskać równowagę wewnętrzną. Masz za dobre serce. Wal się. Chcę, żebyś nie popełniła życiowej głupoty. Jesteś wulgarna. Najwyraźniej tego potrzebujesz. Niekoniecznie. Ale rozumiem, co chcesz mi powiedzieć. Nareszcie. Już mi przeszło. To znaczy? Już nie dzwonię. Do Hapag-Lloyd. A po co tam dzwonisz?
7 razy dzwoniłam, że jest bomba. Zawsze, kiedy lecieli razem na Majorkę. Za każdym razem mieli opóźnienie. Pogięło cię? Nie z mojego telefonu, tylko z bodki przez chusteczkę. Poddaję się. To bez sensu. Co ci jest? Smutno mi. I to bardzo. Mnie też. Ale co robić? Skończ z tym szaleństwem. Zatrzymaj się i przerwij ten diabelski krąg. Przypomnijcie sobie, co było dobre, piękne, w co oboje wierzyliście i co dało wam siłę, żeby wstąpić na wspólną ścieżkę. Nie pozwól, żeby skończyło się jak zawsze. Powiedz to jemu. Mówię to tobie. Oboje coś przeoczyliście. Może zdołasz uratować to, co was jeszcze łączy. Co przeoczyliśmy? Mówienie sobie prawdy. Przez pierwszy rok tylko rozmawialiśmy. Każdy sobie. Najwyraźniej. I co teraz? Dam mu książkę. Tam znajdzie odpowiedź, co mężczyźni robią źle w rozmowach z kobietami. Czyli oni szukają zawsze rozwiązań. Jakby serce kobiety i dusza była wałem korbowym, który można wymienić. Ale ja nie jestem wałem i nie chcę jego dobrych rad. Jestem kobietą i chcę być tak traktowana. Adekwatnie do mojego psychicznego, społecznego i genetycznego uwarunkowania. A nie jak jego kumpel, z którym się świetnie rozumie. A co tam piszą o nas? Jesteśmy inne i trzeba to uszanować. Jak? Kobieta, kiedy mówi mężczyźnie o swoim problemie, nie szuka rozwiązania. On ma jej słuchać. Ze zrozumieniem, z uczuciem, wziąć ją w ramiona i być, a nie zmieniać się w mechanika duszy. A może coś powiedzieć? Tak, byle żadnych rad. Tylko? Aha, no tak, pełne empatii. Tego pragniesz? Tak. Naprawdę? Tak. Aha. No tak, co ci się stało? Dobrze, że jesteście. Jesteśmy gotowe na rozmowę w 8 oczu. Sytuacja jest dość krytyczna, ale zobaczę, co da się zrobić. Jesteśmy gotowi na rozmowę w 8 oczu. Nigdy nie wzbraniałem się przed konstruktywnym dialogiem. To znaczy, że ja się niby wzbraniałam? Twój dialog zwykle sprowadza się do nieustającego monologu. A ja mam ci tylko przytakiwać. A to nie był monolog? W ciągu ostatnich 5 sekund zdołałeś mnie obrazić. Skoro spokojną krytykę odbierasz jako obrazę, to twój typowy zabieg. Robisz to za każdym razem. Jaki zabieg? Przedstawiam rzeczowe argumenty, a ty natychmiast dramatyzujesz, bo nie potrafisz prowadzić dyskusji na poziomie. Ty będziesz mi mówił o poziomie? Twój poziom jest poniżej krytyki. Zaczynasz obrażać rozmówców. Ty zimny, z tą twoją manią wielkości. Przestańcie, dobrze? Andreas, to nie ma sensu. Teraz nawet czołg jej nie zatrzyma. Masz rację, to nie ma sensu. A wiesz dlaczego? Bo chcesz mi odebrać jedyną rzecz, dzięki której pozostałam człowiekiem. Moje uczucia. Uczucia. Daj jej skończyć. Jak zwykle, to moja wina, typowe. A niby czyja, dupku. Ty mnie wtedy zaczepiłaś, kiedy zrelaksowany siedziałem na ławce. Nawet nie dostrzegłeś prawdziwej wartości. I znów to robisz.
tej swojej mowie pojednawczej. Na szczęście mam świadków na twoje karygodne zachowanie. Choćbyś próbowała mnie zakrzyczeć, zapewniam, że to ci się nie uda. Bo jak zauważyłaś, mamy świadków na twoje próby tłamszenia mnie. Tłamszenia? Tak jest, tłamszenia. I ty to mówisz? Ty, który dobrze wiesz? No co? Co wiem? Jestem bardzo ciekaw. Zaraz zacznie się babskie wiadolenie na odwieczne dyskryminowanie kobiet. Bo od czasu do czasu dajecie się tłamsić naszym fiutom. Żebyś miał się czym chwalić, ty mały siurku. Kto go nie ma, wrzeszczy jak pawian, żeby cały świat myślał, że ma i że potrafi. Świetny poziom, kochanie. Leżysz jak decha. Zimna jak sopel. Głębiej, dupku. Nareszcie pokazałeś swoje prawdziwe, ordynarne oblicze, ty impotencie. Ty, damski bokserze, wspaniale. Cięcie, cięcie. Trzynaście miesięcy później. Kto sądził, że to koniec, mylił się. Jesteśmy na planecie, na której panuje stary porządek. Istoty o wyższym rozwoju emocjonalnym i intelektualnym jeszcze tu nie dotarły. Akcja i reakcja. Nadal nie rozumiemy, że mamy możliwość odcięcia się od obłędu tęsknoty, oszustw i rozczarowań. Jeszcze nie zrzucajmy filiżanki z krawędzi stołu. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Może nie jesteśmy gotowi na szczęście. Może celowo unikamy oświecenia, które zakończyłoby odwieczną wojnę. Obojętne, jak osiągniemy to oświecenie. Co stoi na przeszkodzie, by po udanym związku, zakochaniu i bliskości na spokojnie, dojrzale powiedzieć żegnaj. Wzorce rodziców, hormony, Elizabeth Taylor i Richard Burton? Mam podejrzenie. Byłoby nam nudno. Tego się obawiam. Ale proszę mnie nie cytować. Siadaj. Pocałuj mnie gdzieś. Martin, proszę. Zabiję ją. I będzie definitywny koniec. Nie będzie wydychała elektronów do atmosfery. Zabiję tę... Kogo? Kogo? Marię! Widziałem ją na ulicy z jakimś innym. Od 11 miesięcy jesteście rozwiedzeni. I co z tego? O to mi chodziło. I to jej daje prawo paradować przed moim mieszkaniem. Na mojej ulicy, z takim nauczycielem WF-u. Jeszcze z tym uśmiechem. Specjalnie przyszła. Chciała, żebym ją zobaczył z tym... To publiczna ulica w mieście liczącym ponad 2 miliony ludzi. Z ponad 10 300 ulic wybrała właśnie tę, żeby się gzić z tym
To był przypadek. Przypadek? A słyszałeś o synchroniczności Junga? Przypadki nie istnieją. Tyle miesięcy był spokój. Dlaczego znowu zaczynasz? Bo będzie mnie prześladować aż do śmierci. Z tym swoim uśmiechem, biodrami. To jest to, prawda? To może być ciekawe, jakie szczegóły zdecydowały o upadku tego związku. Chociaż... Szczegóły pozwoliłyby nam uwierzyć, że decyduje za nas los. Skok w bok, brak bliskości, kto ma pilota. Ale to wszystko jest nieistotne. Naprawdę decyduje pierwszy ułamek sekundy, w którym ludzie się poznają. Twierdzę wręcz, że w podświadomości odgrywamy film życia, wizję naszej przyszłości. Wierzę w to, iż nasza dusza wie wszystko o nowo poznanym człowieku. A mimo to wchodzimy w ten układ. Na koniec decyduje dopasowanie seksualne, które pcha nas w ramiona drugiej osoby. Schlussakkord, gewissermaßen. Maria! Und am Ende? A gdy nic nie pomaga, zabieramy zabawki i burzymy zamek z piasku, zanim zrobi to ktoś inny. Jesteś dobrym człowiekiem. Dlatego nie masz kobiety. Jesteś dla nich zbyt nudny. Tobie nie ma dramatu. Przepraszam. Masz rację. Pójdę i się zabiję. Tylko wezmę taksówkę. Chciałem, żeby wszystko było inaczej. Marzyłem o założeniu rodziny. Dzieci, weekendy, kino, księga dżungli. W dzieciństwie bardzo ją lubiłem. Kiedy Mowgli poszedł z nią do wioski, a Baloo i Bagheera patrzyli za nim i nie mogli mu pomóc. Poryczałem się w kinie. O tym marzyłem. Tylko o tym. I ask my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Nie. Słyszę to po raz 18. Policja. Ale mówię ci, uciekasz, bo szukasz tego samego. Tylko brak ci odwagi. Klaro, z Sergiejem jest cudownie. To on, to na pewno on. Dokonał czegoś, czego nie udało się żadnemu innemu mężczyźnie. Otworzył moje serce. Od rozwodu byłam statkiem z pustymi żaglami. Dałam mu wszystko, a on to podeptał. Nie chcę tego słuchać. Taksi? Sergiej daje mi siłę, czułość i zrozumienie. On mnie słucha. Naprawdę. Nie tak jak Martin, który tylko udawał. Dość. Dosyć. Wczoraj był artykuł o tym, jak pomóc alkoholikom. Znów pijesz? Tak, ale chodzi o osoby uzależnione. Nie wolno im pomagać, słuchać ich i dyskutować z nimi. To wzmacnia ich uzależnienie.
Wiesz, co należy zrobić, żeby się w końcu ocknęli? Trzeba się obrócić na pięcie i odejść. Nie wiedziałam, że jest aż tak źle. Skąd się ty wziąłeś? Stamtąd. Miło. Żegnam. Stój. Stój. Czego chcesz? Niedobrze mi. A tobie? Całkiem dobrze. Pierwszy kryzys? Całkiem dobrze, to słabo. Co, nie staje mu? Nie bądź wulgarny. Rozumiem, wypieramy przeszłość i dawną obsadę? Bzdura. Nie możesz o mnie zapomnieć tak jak ja o tobie. To prawda. Nie mogę zapomnieć o błędu, w jaki się wpakowaliśmy. Puszczaj. Dobrze ci było. Z moim Watusi. Nie możesz tego zapomnieć, nawet gdybyś chciała. Nigdy, przenigdy. Wszystko wymazane z pamięci. Dobrze. Ty, zdziro. Żegnaj. Martin, co robisz? Dziadek był oficerem. Daj mi to. Zabiję się. Spokojnie. Chodź do mnie. Proszę. Powiedziałem proszę. Chcesz, to się zastrzel. Skończ z tym raz na zawsze. Zabiję się. Przecież to nielogiczne. Zabiję ją. Taksi! Taksi! Znacie teorię światów równoległych? Tak? Nie? Niektórzy naukowcy twierdzą, że przeżywamy życie w światach równoległych. Ulega ono minimalnym odchyleniom. Na przykład Mici. W innym świecie miałaby różową sukienkę. Jasne? Chodzi o to, że nasza historia mogłaby mieć całkiem inne zakończenie. W innym świecie. Na przykład. Takie chwile naprawdę się zdarzają, w których wszystko jest cudownie i wspaniale. Jak w filmie, w którym piękna dziewczyna śpiewa arię Mozarta. Wszystko wygląda tak samo. Ale nie do końca. Złamałem obojczyk. Co to za wygłupy? Ja nie udaję. Kłamiesz. Nie. Poczekaj. Masz, wypij. Lepiej? Aż tak cię boli? Tak mi przykro. Ja naprawdę nie chciałam. Chodź, oprzyj się. Boli. Nie tylko ramię. Wypłacz się, skarbie. Nie chciałem, żeby tak wyszło. Wiem. Kocham cię. Mój skarbie. Ja ciebie też. Tak? Tak. Spróbujmy jeszcze raz. Tylko raz. Zrobię wszystko inaczej. Ale nie wszystko. Wszystko. Ich bin voll froh, Bibi.
Zawiozę cię do szpitala. Chodź, ostrożnie. Pomału. Oprzyj się. Trzymaj się mocno. Nie najgorzej, ale to tylko iluzja. Można było pójść o krok dalej. Do jeszcze innego świata. Na przykład tego. Przepraszam. Siedzi pan na numerze 4. Słucham? Siedzi pan na eksponacie numer 4. Proszę. Rzeczywiście. Nie chciałam, żeby pan miał kłopoty. Trochę mi głupio. Dziękuję. Proszę. Do widzenia. Andreas? Czegoś tu brakuje. Tylko czego? Przeżyliśmy to, co się stało. Ale mamy przeczucie, że oszukaliśmy nasze wzloty i upadki. To, co przeżyliśmy z Marią, Clarabellą, Martinem, Mici i ze mną. Gdzie by się to podziało? Nie byłoby tragedii i zabitych. Powiedzieć ci coś? Byłoby nudno. Ale to dziwne. Że zostawił testament, w którym napisał, że chce spocząć obok niej. Może to żart? Może w innym życiu? Na pewno.